Dawid się będzie dopiec. Już niemożliwe. Kiedyś, oczywiście w czasach nie przedwojennych, bo przed wojną stosunki w tej mierze były nieporównywalnie bardziej brutalne niż dzisiaj, więc trudno było oczekiwać w tamtym czasie czegoś takiego. Ale istnieje możliwość zarówno w sensie w świecie towarzyskim, jak i myślę, że nawet w świecie informatyki, uzgodnienia pewnego kodeksu honorowego. To znaczy, że pewnych rzeczy się nie robi, jest się tak, jak wy robicie, dyskwalifikowanym jako twórca jakichś opinii, jakichś zdań. Czyli innymi słowy, już jakiś kodeks honorowy w rzeczywistości istnieje. Stefan, a istnieje teoretycznie... Każdy ma swój. Istnieje teoretycznie kodeks etyczny dziennikarza. I co z tego? No, myślę, że ten kodeks... I co z tego? No, ja bym powiedział, że... I co z tego? I tak w Hienę roku na przykład dadzą uczciwemu człowiekowi, ponieważ im to pasuje politycznie. No nie, ja tutaj uważam, że akurat taki kodeks honorowy tego typu, ustalany przez takich ludzi jak wy tutaj dwaj, ma praktycznie inne zupełnie znaczenie. Innymi słowy, krąg takich ludzi, którzy ze swojego kręgu... Także widzicie państwo, nasz Wiesław Przybyłowicz, jak to mówi nasza Marta Boros, słodki oszust, robi się teraz coraz bardziej cierpki oszust, że dziennikarz z Gazety Wyborczej, a że dobrze mu się żyło, a że dobrze mu się było, gdy miał tam bliżej, jak to mówią, świnia, proszę państwa, koryta. No, ale teraz już coraz bardziej rzeczywiście się oddala od tego koryta, ale bardzo chętnie się powołuje na dziennikarstwo, bardzo chętnie, no którym pewnie może i wcale nie był, ale to nie o to chodzi, czy był, czy nie był, i nie o to chodzi, jak się nazywa, i nie o to też chodzi, czy to jest on, czy to jest ona, jako że u nas, widzicie państwo, w strażnicy, czy w Przebudźcie się, nie ma ani imienia, ani nazwiska pod jakimkolwiek artykułem, czy napisaną książką. Nie ma, bo to jest, proszę państwa, autorstwo zawsze zbiorowe. I teraz nawet pod hasłem Babilon Wielki, proszę państwa, w internecie, tam widzicie państwo, że jest, co jest, że jest strażnica i właśnie, że też ze strażnicy jest wzięta ta ilustracja, nierządnica na bestii. To w jakimś sensie na pewno, aczkolwiek ja na przykład staram się jeszcze podejść od drugiej strony tematu, mianowicie ja nie dopuszczam teraz do bycia tym tak zwanym znajomym, w cudzysłowach, tak? No, po prostu każdego, kto się zgłosi, zresztą mam tam jakąś bardzo długą listę tych takich, no, że tak powiem, pretendentów, którzy tam, tego, jeżeli masz szczególnie poukrywane wszystko w swoim profilu, ja nie widzę, co on tam robi, nie przejmuję się, druga sprawa, lubię, żeby to była osoba, która właśnie już ma w znajomych kilku moich znajomych, których ja znam, czyli to wiadomo, że to jest osoba, która jest w jakiś sposób, no, de facto przez to polecana, dlatego, że to mi potem zaoszczędza całą właśnie masę czasu, nie muszę filtrować zbyt wielu osób, bo po prostu to się wpuszcza. Ja wiem, że to bardzo często są w tej chwili, to też jako ostrzeżenie można w ogóle podać tutaj naszym słuchaczom, tak, że bardzo często są to w tej chwili rozmaite tak zwane boty, czyli są jakieś profile na przykład facebookowe czy twitterowe, które tak naprawdę nie są prawdziwą osobą. To jest profil, którego zadaniem jest zbieranie chociażby informacji, bo wiadomo, że jak dostanie dostęp do nas jako znajomy, to możesz pociągnąć znacznie więcej z naszego profilu, ktoś tam może sobie nas właśnie profilować w ten sposób. W związku z czym, jak ja widzę takie coś, pojawia się jakaś dziwna osoba, na przykład jakaś, prawda, no, dziewczyna dziwnie wyglądająca, nie wiem, na modelkę z jakiegoś magazynu, tam, który widać, że zdjęcie stało po prostu gdzieś z netu, jak to się ładnie mówi, ściągnięte i prawda, coś tam, że chciałabym być twoim znajomym, nie ma mowy, automatycznie. To znaczy, to już taki profil ja po prostu od razu wyrzucam, bo wiem, że to jest coś nie tak, tym bardziej, że najczęściej w ogóle nie ma właśnie przy moich znajomych żadnych tam, no, tutaj korelacji, więc to taka osoba po prostu nie jest dopuszczana, bo jak wiadomo, są różne podejścia, są tacy, którzy wszystkich puszczają, a potem jest właśnie, prawda, płacz, że właśnie, że mam 100 czy 200 jakichś dziwnych znajomych, ja od razu mówię, słuchajcie, ja wolę mieć na przykład 300 czy 400 znajomych, ale taki, który naprawdę wiem, kto to jest, niż nawet na 5 tysięcy, żeby się chwalić, że mam tam, nie wiem, jakie grono tych znajomych, kiedy to 90% tych osób to są jakieś boty, jakieś dziwne osoby, które nie wiadomo, skąd się wzięły. Dalej. Jak można nie wiedzieć, kto to jest znajomy?
Jak można nie wiedzieć, kto to jest? To można nie wiedzieć za pierwszym czy drugim razem, ale za trzecim i czwartym to chyba można wiedzieć, prawda? Z kim się ma do czynienia, bo by ten ktoś chyba drugi jakiś człowiek nie chciał się dać zaprzyjaźnić i na chama gdzieś wchodzić, bo raczej czegoś takiego nie ma. Co to takie jakieś takie gadanie, baranie, proszę Państwa, że nie wie, kim jest? No to więc właśnie, taki Wiesio, który rzekomo był tym dziennikarzem, chociaż nie musiał, ale ponieważ umie się wysłowić, ponieważ umie być miły, ale potem umie też robić różne siary. Jak się tak napije, jak się upije, no bo on sobie tak myślał, że tu można skorzystać na bankiecie, prawda? No bo to wiecie Państwo, dla ludzi, którzy są ciut wyżej, bankiety i wszystko za darmo, imprezki za darmo. No to ale jeżeli się z człowiekiem rozmawia, jeżeli się z człowiekiem kontaktuje, no to chyba już potem przynajmniej, po dwóch, trzech spotkaniach, to chyba się wie, kto, co i jak, prawda? No, także proszę Państwa, takie gadanie baranie, jak Państwo słyszą teraz, no nie może być tak, że się z kimś rozmawia 10 razy, on jeszcze nie wie, kim on jest. Przecież można poprosić o dowód, jeżeli tak bardzo mu na tym zależy, prawda? Także to jest gadanie, baranie, proszę Państwa, robienie z igły widły, że wciąż ten saduceuszostwo to jest, faryzeuszostwo to jest, że... bo na dłuższą metę to nam psuje w ogóle stosunki między ludźmi. Ale to jest standard w tym ugrupowaniu, z tego co ja przynajmniej wiem, no z tego co słyszę, tak? Także tutaj ja się nie dziwię, to specjalnie. Znaczy, tutaj ja bym nie odszedł od standardów, które stosuję. Tak? Dziwnego, ja mam do tego stosunek zdroworozsądkowy. Także widzicie Państwo, a potem tamten chciał pobić kierownika galerii i tak przy tym wczorajszym deszczu. Ja mówię, no to zobacz, musiał się długo uczyć, prawda? Żeby być takim agresywnym ciałkiem. No. Trochę zainteresowało. No, po studiach. No i mam nadzieję, że się zobaczymy tu niedługo. Dziękuję. To jest powtórka. Także tak ostatnio wyglądała wystawa Tadeusza Rolkę na Solidarności 64 w tym wieżowczyku. Proszę oglądać. Jest coraz bliżej. Przyszłość jest pewna. Czy ciała stoimy na drodze. Drodze do niego. Lewo widocznej chmury. No a jak było? A jak było w walecie? Trzeba było żyć. Wszystko. Mówimy o tym, że takie dobre współpracy z ministerstwem, to
wydawało nam się te pieniądze przeznaczać na kolejne cele. Oczywiście wymagało to od nas przygotowania bardzo szybkim terminie odpowiedniej dokumentacji, która gwarantowała możliwość realizacji tych prac, ale dzięki temu udało się realizować znacznie, znacznie więcej niż planowaliśmy wcześniej, bo pierwotnie planowaliśmy, że zrobimy tylko elewację pałacu, wzmocnienie tarasów, trzy sale, dwie ścieżki, centralne ogrzewanie, bez instalacji energetycznych, tylko widownia amfiteatru, a udało się jeszcze wstępnąć, gdy marzyliśmy o tym, że jeszcze do tego wszystkiego dołożymy pałacu. W ogóle wydaje mi się, że nasze muzeum, nasze obiekty historyczne byłyby i zawsze przeżywały Warszawy, jak to nie tylko Warszawy, jak też zagranicznych turystów, bo jest tutaj ogromna magia i w zasadzie, kiedy poruszaliśmy się po tych przestrzeniach 3 lata temu, wydawały nam się one fantastyczne i też samo rozkrywać. No może z takiej ewidencji, jakiejś informacji, to jest prawo związane z infrastrukturą, bo to jest to, że nie funkcjonuje prawidłowo, no i to, co jest tego w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o pracę wnętrzarskie, to dopiero w momencie, kiedy otrzymaliśmy miejsce, to zostały zostawione jeszcze sprzed tym zabiegami, to wtedy był taki moment, w którym naprawdę trzeba było zakończyć tę restaurację. Dlatego też z Ministerstwa Kultury, którzy w trakcie prowadzenia tego projektu odwiedzali nas i oglądali, co już zrobiliśmy, a co jest jeszcze przed nami, nie mieli powiedzenia na to, co do tego, że przyznali nam środki z niego, bo wykorzystywane te prace są rzeczywiście prowadzone na wysokim poziomie i warto nas wspierać w nas. Mnie się wydaje, że może jeżeli chodzi o trudność czy komplikację, to takim trudnym tematem było wzmocnienie. Także widzicie Państwo, jak ktoś jest dobry, jak ktoś jest porządny i dobrze mówi, to wtedy pada pytanie, kto to jest. I tak było właśnie w przypadku Jezuska Chrystuska, prawda? Pochodził z narodu izraelskiego i jego koledzy, no i koleżanki, prawda? I Izraelici, proszę Państwa. I oni z tych faryzeuszy, z tych saduceuszy mówili, kto to jest? Kto to jest? Żeby wiatr zatrzymywał, żeby góry przenosił, młodości ty nad poziomy wylatuj. Kto to? No Jezus był młody przecież i długo nie żył, bo nie dano mu żyć. Kto to jest? Kto to jest? Że znamy jego ojca, znamy jego matkę. Państwo zobaczą, oni go znali. Kto to jest? Kto to jest? Ale tu całkiem o co innego chodziło, że Jezus gardził tytułem docent, doktor, habilitowany, świadomie. Nie to, żeby tam gdzieś o coś ubiegał się, nie ubiegał się, bo wiedział, że to jest skażone, wiedział, że to jest złe, wiedział, że cały ten system religijny jest diabelski, że cały ten system polityczny jest diabelski, bo i tak Bogiem tego świata jest szatan, diabeł. No to więc właśnie dlatego Jezus powiedział, schowaj swój miecz, kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie, od razu wychodzi ci też ta twoja chęć uczenia się sztuki zabijania, sztuki obrony, prawda? Przecież Bogiem złego tego systemu rzeczy jest szatan, diabeł. Jezus to wielokrotnie dawał do zrozumienia. Powiedział, że królestwo moje nie jest stąd. Królestwo moje nie jest z tego świata. Po to się narodziłem, po to przyszedłem tylko, abym dał świadectwo prawdzie. No to więc kolejny temat, prawda, pojawiał się, poszerzył się, no, pole rozmowy na to, że Piłat, a cóż to powie, cóż to jest prawda, powiedział, cóż to jest prawda, cóż to, abym miał w ogóle ciebie słuchać, no bo to nie wiadomo, kto to jest, a że to nie jest jakiś tam docent, doktor habilitowany, a że musiał mieć na czole napisane, a jaki tytuł, a Pontifex, a Maximus, a że musiał mieć napisane, a Jezus nie miał tego na czole, na głowie, nie miał tego napisanego, bo Jezus nie to, że tym gardził, nie to, że z tego drwił, tylko wiedział, że to jest od diabła wszystko. Dlatego mówił prawdę, a oni go potem zaprawdę zabili. Wiedzieli, kto to jest. To nie było tak, kto to nie jest, kto to jest. No, także tu chodziło o zaszczyt, o stołek,
o tytuły, o pieniądze. Także widzicie Państwo, piosenkę puściły Żydki, dostanę się na szczyt. No to więc te żebrakodziady tam w Sejmie jak są, to one jako te pluskwy wszystkie pieniądze ludziom wyciągają. Dlaczego tutaj pytają się potem, to mieszkanie jest takie drogie? No dlaczego to mieszkanie jest takie drogie? I Zofia Maciąg, nie Maciąg, tylko Zofia Bacia. I nie Bacia, tylko Zofia Maciocha, ta czerwona. Ponoć jeszcze żyje. Mówiła, że proszę Państwa. Dlaczego życie takie ciężkie? Dzwoniła do Radia Maria i płakała. Proszę księdza, dlaczego życie takie ciężkie? No dewotka niczego innego powiedzieć nie może. U dewotki w domu musi być czysto. No, u dewotki te groby pobielane muszą być czyste, to jest jasne. Także może to zrozumiesz. Do tej pory w ramach projektu Argos laptopy z dostępem do sieci otrzymało łącznie około 1400 uczniów. Pytanie o sztukę życia w mediach zadaje się psychologom, socjologom, profesjonalistom generalnym. Także sztuka życia w mediach. No to nawet wiecie Państwo, ten nasz Wiesio, on jest największym twitterowcem w Polsce. Co z tego, skoro pójdzie na ulicy, zrobi kupę, tu pod drzewem leje i on uważa, że nawet policja mu nic nie zrobi. Ja mówię właśnie, że może zrobić. Ty się z tym licz. No, bo on jest chory, bo on musi szybko siku zrobić. I takie typy. Potem taki człowiek psychiczny nadaje się już tylko do tworek. Słońcem się zaostrza do tego stopnia, że Słowenia nie wyklucza korytarzy dla migrantów. Wiemy, jakie zmiany w pakiecie ekologicznym planuje minister Zembala zaprezentował w Bydgoszczy. Janowicz zwyciężył swój mecz. Polska wraca do gry o grupę światową Pucharu Davisa. Słowenia przedyskutuje z sąsiednimi krajami możliwość ustanowienia korytarzy dla migrantów, jeśli presja wynikająca z masowego ich napływu będzie zbyt duża. Tak stwierdził premier tego kraju Miro Cerar. Wcześniej na konferencji prasowej wiceszef MSW Słowenii poinformował, że Ljubljana spodziewa się przybycia z Chorwacji w ciągu najbliższej doby 1000 imigrantów. Słowenia oskarżyła też Chorwację o łamanie zasad Unii Europejskiej i obowiązującej w strefie Schengen zasady swobodnego przepływu osób z powodu zapowiedzi Chorwacji, że nie zdoła ona dłużej rejestrować i przyjmować napływających do niej imigrantów. Oddziały prewencji stanęły na chorwackiej granicy, zatrzymując napaść ziemi niczej około 200 imigrantów. Państwo zobaczą, jak to się dzieje, że ktoś staje się warszawiakiem na podstawie rozmów. I czego oczekują od miasta, była gotowa do 20 listopada, a w grudniu chcemy to... Ja 30 lat głoszę rozmów, dobrych mi rozmów. No z dziada pradziada, jak ktoś tu mieszka i się urodził z dziada pradziada. Gdy żebrakodziady dostały się na szczyt, no bo po co one tam do tego Sejmu? Bo tam pieniądze. Jak rozruszać innych, jeżeli chcecie założyć w Warszawie małą ligę futbolu albo klub hokejowy, no to coś dla was. Autorzy najciekawszych projektów... Kto to jest? Tak bardzo chcieli wiedzieć, kto to jest, żeby wysłać go na syłkę. Kto to jest, żeby go usunąć? Kto to jest ten Jezus Chrystus? Przecież jak się czyta Ewangelię, no to ma się wrażenie, jakoby to było wczoraj. No, kto to jest ten Jezus Chrystus? No przecież on był tak samo Izraelitą, jak i każdy, który wierzył w Boga Jahwe. Chodzi o południową nitkę, która umożliwi kontynuację jazdy wzdłuż Ostrobramskiej, gdzie w zeszłym roku zbudowano obustronną drogę dla jednośladów w kierunku Saskiej Kępy i centrum północna. Także jasne, o co tu chodzi, gdy się mówi, kto to jest. Marta Boros mówiła, że słuchaj, on chodzi wszędzie na bankiety, a to jest dziennikarzem, a to jest tym, a to jest tamtym. Ona mówi, to jest zwykły
oszust. Ale tak w tak sposób słodki to mówiła, z uśmiechem na twarzy, że oszust. No i przecież Marta Borosak jeszcze po prostu Miro był we Włoszech, bo nie mógł tu przyjechać, no to tam wzięła tego Wiesia Przybyłowicza, żeby tam pomieszkał trochę, bo jak nie miał gdzie mieszkać, już dawno nie miał gdzie mieszkać. Także no, no co się stało? Już do tego nie musimy dochodzić, bo nie jesteśmy wścibscy. Kto to jest? Kto to jest? No to więc mieszkał tutaj Marty Boros, a teraz jak Marta Boros, jak przyjechał Miro z Włoch, bo on tam za narkotyki siedział, coś, wrócił z tego włoskiego więzienia, no to Marta Boros się też z nim już pokłóciła i uciekła do Londynu. I uciekła do Londynu od żebrakodziadów Warszawa. Jasne, ale z uśmiechem na ustach mówiła, że Wiesia to jest słodki, o, no to ja to mówię, że słodki oszust, ale że to oszust był. Albo tym, albo tamtym, a dziennikarzem. I niech twituje, przecież właśnie na Twitterze nikt nie sprawdzi, kto to jest. A wpisać to sobie można różne rzeczy napisać. I zawsze Elżbieta mówi, że napisać to sobie można, prawda? I co z tego, że imię, nazwisko, ale napisać to sobie można. A no właśnie. I Elżbieta też nienawidzi flirtów. Flirtów. Nierządnicy z królami ziemi. Nierządnicy jako imperium religii fałszywej. Imperium religii fałszywych, bo to jest ta liczba mnoga. Z królami ziemi, którzy ją podepcą, zniszczą tę religię i usuną poprzez L, Lasota Litwinka mówiła, poprzez L. Aby pobiegać sobie 15 minut i potem wrócić do domu, ubrać się i iść do szkoły. Jakie masz sposoby na to, żeby się odwrócić? Potryskanie zimną wodą po twarz. To tak radykalnie. A z mieszkańcami Warszawy rozmawiała Sylwia Marcinia. Dobra wiadomość dla pasażerów. Czyli kto jest z tym warszawiakiem? Kto się przyjmie? Kto prowadzi dużo rozmów? Kto dużo dyskutuje? Bardzo ładnie tutaj w tym radiu powiedzieli, kto staje się warszawiakiem i kiedy, w jakim momencie. Większość pociągów SKM, które obecnie docierają tylko do stacji Warszawa-Wawer, będą dojeżdżały do stacji Warszawa-Ani. A dodatkowo do dziś na odcinku Warszawa-Międzylesia-Twock kursuje wahadłowo linia SKM SH10. Pociągi będą podjeżdżały na stację co 1,5-2 godziny. W przypadku przesiadki do 5,2,1 i ZS7 lepiej wybierać stację w Radości, a nie w Międzylesiu. Też przystanki przy stacji w Radości są zlokalizowane bliżej. Poza tym w Międzylesiu występują poważne utrudnienia na ulicy Zwoleńskiej związane z budową tunelu pod linią kolejową. Rozkłady jazdy pozostałych pociągów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich oraz zasady honorowania biletów nie zmieniają się. Ponad 70 tysięcy złotych udało się uzbierać ze sprzedaży starych foteli z sali kongresowej. To dochód z przeprowadzonej w lipcu tego roku charytatywnej aukcji. Pieniądze trafią teraz do ogniska wychowawczego przy ulicy Środkowej. Na co zostaną wydane? Na razie nie wiadomo, bo zadecydować mają o tym sami podopieczni. Najpewniej będzie to jednak budowa nowego placu zabaw. Jezioro Powsienkowskie przejdzie metamorfozę. Władze Wilanowa ogłosiły właśnie przetarg na rewitalizację jego okolicy. Mają tam powstać ścieżka edukacyjno-przyrodnicza i nowe place zabaw. Posadzone będą też drzewa i krzewy. Firmy mogą składać oferty do 28 września. Notes z recyklingu, ekotorba i szablon do rysowania. To nie przegląd nowych gadżetów do szkoły, ale nowe materiały promocyjne ratusza. Urząd Miasta szuka firmy, która wykona takie drobiazgi na ich zlecenie. Przetarg podzielony jest na 6 części. Oferty można składać do 26 października. Jeżeli planujecie spacer z psem po lesie, to lepiej trzymajcie go na smyczy. W podwarszawskich lasach zaczyna się ochronne szczepienie lisów. Regularnie szczepimy lisy. Robi to inspekcja weterynaryjna i szczepienia startują. Odbywa się to z samolotów. Zrzucane są na łąki, na pola, Mazowsza. No może nie dokładnie na miasta, ale jeżeli są jakieś tereny leśne w pobliżu miasta, w pobliżu miasta. Jestem lisicą! Te są zrzucane. Są to małe kostki brunatne o takim specyficznym zapachu i one są podejmowane przez lisy. Dzięki temu lisy nie chorują na wściekliznę od wielu lat i nie zarażają innych zwierząt, na przykład gospodarskich. Także kto to jest? Ci przybysze, ci uciekinierzy. Kto to jest? Specjalnie sprawdzaj, dowiaduj się, kto to jest, ale tylko dlatego, bo Polska nie chce ich. Polska wie.
gdyby tak się stało, to jestem do weterynarza. Nie należy też takiej szczepionki dotykać, bo potem dziś nie będzie chciał jej podjąć. A szczepionki będą wrzucane do piątku 25 września. Tak było we Słuchajcie, RMF Max Warszawa. Zapraszam na najważniejsze informacje z naszego regionu. Kinga Nega z tej strony. Warszawa aktualizuje strategię rozwoju miasta. Zielona, bezpieczna, nowoczesna, a może czysta, inspirująca i dostępna. W jakiej Warszawie chcemy żyć za lat 15? Warszawa przystępuje do aktualizacji strategii, która określi kierunki rozwoju miasta do 2030 roku. Także Pan Jezus, jak się pojawił, to od razu momentalnie zamiary faryzeuszy i saduceuszy od razu znał, wiedział, że chcieli go zabić. I dlatego to, co oni mówili, kto to jest? Co to jest? I takie te głupie pytania, no to Jezus nie mówił, że ich zna, ale w końcu tak powiedział, że chcecie mnie zabić, znam wasze myśli. Na początku nie dawał do zrozumienia, że zna te ich złe myśli, myśli złe. Potem dał wyraźnie, że waszym ojcem jest diabeł, a wszelkie pisma, które czytacie, świadczą o mnie, a wy chcecie mnie zabić. Kto to jest? No to wiecie Państwo, albo kogoś nie dopuścić, jak to świnia do koryta nie może dopuścić. Ktoś nie chce, na przykład, wiecie Państwo, ktoś się pojawia wielki w Warszawie, żeby go nie dopuścić do Sejmu. No bo wiecie Państwo, że brakodziady i te pluskwy, one dokładnie wiedzą, że mają z tego dobry, duży zysk, duże pieniądze. I teraz nawet też Radio Maryja mówiło, że Polska się strasznie zapożyczyła na jakąś ogromną kwotę, ale dlaczego? Nie wiadomo, chyba na konto tych ludzi, którzy potem będą spłacali, a ci, którzy odejdą, to w międzyczasie skorzystają. No tak jak Gierek, tak jak Gierek. Z mieszkańcami, przedstawicielami środowisk lokalnych oraz ekspertami o tym, jaka Warszawa powinna być się za... Także to w tej Warszawie się wszystko dzieje, to w tej Warszawie się to wszystko dzieje, ma miejsce. I ten sposób Państwo zobaczą, tych, jak to mówią, salcesonów mazowieckich, tych warszawiaków mazowieckich, to jest prostactwo zwykłe. Tutaj nic nam nie da. Docent, doktor habilitowany, tytuł, stopień naukowy, profesor, to doktor, to nic nam nie da. Na własne oczy widzimy, jak wczoraj Wiesio też mówił, ten nasz słodki oszust, że powstrzymał tego Arka, bo chciał pobić kierownika galerii, który wystawił dzieła Tadeusza Rolkę. Proszę Państwa, bo chciał wziąć czwartą lampkę, a zdaje się, że ten kierownik galerii wziął go za rękę, czy powiedział, żeby nie pił tyle, bo to dla wszystkich, a nie żeby po 4, po 10. No to chciał go pobić. Kto? No ten, co po studiach przecież kształcał. Ale dlaczego tak szybko do prostactwa? Dlaczego? Dlatego, że to jest dziadostwo. Dlatego, że to jest chamstwo. Dlaczego? Dlatego, że to jest to właśnie to chamstwo, to draństwo, drobnomieszczaństwo. I to nawet nie jest z Warszawy, ale to jest ten styl salcesonizmu, ten styl. A jeszcze zwłaszcza, jak już po studiach to Pana Boga za nogi złapał diabła za ogon. A ja już mówiłam wcześniej, że jeżeli wszyscy mają ten sam żołądek, to nie powinni mieć bardzo dużo więcej pieniędzy. A tu są te wysysacze, wysysacze. Zapraszamy do programu Wiesiolandia, bo w Wiesiolandii jest wszystko i już niedługo to będzie całkiem wszystko, także nic dodać, nic ująć, prawda? Tak jak to się mówi z Pisma Świętego, nie odejmiesz ani joty najmniejszej litery żydowskiej, bo to widać, bo to będzie widać. To już było widać, zwłaszcza i zważywszy, że Jezus saduceuszy, że Jezus faryzeuszy uczonych w piśmie przejrzał dobrze na oczy. Także apostoł Paweł też był takim faryzeuszem, ale odszedł od tego sam. Dlaczego?
dlatego że to diabelstwo, kłamstwo, chamstwo, nieszczerość, obłuda. Po co mamy żyć w kłamstwie? No po. No. Są kilkumetrowe mirabelki, które nie są zagrożeniem. Przeciwnie, chronią tory przed zasypywaniem przez śnieg. Lewan zwraca też uwagę, że duża część przeznaczonych do wycinki drzew rośnie na prywatnych działkach. Jeden z mieszkańców, który kilkanaście lat temu budował dom niedaleko linii WKD, od urzędników usłyszał, że dostanie pozwolenie na użytkowanie budynku, jeśli od strony torów na swojej działce posadzi szpaler drzew. Teraz inni urzędnicy każą mu je wycinać. Opowiada. Decyzji UTK nie może też zrozumieć burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński. Miasto grozi okrojenie parku leśnego, który ciągnie się od stacji Podkowa Leśna Główna w stronę Podkowy Zachodniej. Rosną tam m.in. piękne dęby. Gdyby po obu stronach WKD trzeba było wyciąć tak szeroki pas drzew, to widok rzeczywiście byłby przykry. Wyjściem z sytuacji byłby przegląd drzew i wycięcie tylko tych, które są zagrożeniem dla sieci trakcyjnej czy dla pociągów. Liczę na jakiś kompromis. W Podkowie Leśnej cały układ urbanistyczny, zieleń i zabudowa został wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie prawnej. Burmistrz Tusiński przyznaje, że chore drzewa mogą zagrażać ruchowi na trasie WKD. Tak było kilka dni temu, kiedy sucha sosna przewróciła się na sieć trakcyjną, co spowodowało kilkugodzinne utrudnienia. Tyle, że według danych WKD sosna rosła akurat poza przepisowym 15-metrowym pasem ochronnym. Wycinka by jej więc nie objęła. Urząd Transportu Kolejowego jest nieugięty. Przepisy określające dopuszczalną odległość drzew od linii kolejowej obowiązują w Polsce od lat 60. Na podstawie wszystkich trzech ustaw dotyczących kolei niedawno wydawane przepisy stawiają te same wymagania. Drzewa i krzewy nie mogą pozostawać w pasie 15 metrów od osi skrajnego toru. Obecnie tym aktem jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 7 sierpnia 2008 roku. Pisze w e-mailu rzecznik UTK Piotr Dziuba. Instytucja nie chce uwzględniać specyfiki linii WKD. Prezes WKD Grzegorz Dymecki nie chciał rozmawiać o szykowanej rzezi drzew. Odesłał do swojego rzecznika Krzysztofa Kuleszy. Ten przyznał, że WKD prowadzi szczegółową inwentaryzację drzew, które trzeba wyciąć. Powinna się ona zakończyć w październiku. Kulesza dodaje, że wycinka miała się odbyć już wiosną, ale ze względu na okres drogowy ptaków UTK zgodziło się, by zakończyć ją przed końcem lutego przyszłego roku. W przypadku terenów chronionych, np. w Podkowie Leśnej, spółka będzie występować o zgodę na wycinkę do mazowieckiego konserwatora zabytków. W jego biurze na razie nie znają sprawy. Być może w Podkowie Leśnej część drzew uda się zachować. Nie wiadomo, czy uratowane będą te w pozostałych miejscowościach wzdłuż WKD. Więcej na ten temat w gazecie wyborczej. Jeszcze raz wyborcza. Klęsłe lustro biurowca obok domu parki. Dobiega końca budowa biurowca na tyłach głównego domu parki przy rondzie de Gaulle. Wygląda na to, że powstanie jeden z najciekawszych budynków ostatnich lat, a przy okazji bardziej ludzkie stanie się otoczenie starego gmachu. Budynek na tyłach domu parki miał pod wiatr. Powstaje obok gmachu o bardzo wyrazistej architekturze. Na długiej, wąskiej działce, a na dodatek tuż obok kruchych przedwojennych kamienic. Architekt Andrzej Kołdzyński wybrnął z tego zadania, projektując budynek, jakiego w Warszawie nie było. W biurowcu, który nosi nazwę Nowy Świat 2.0, największe wrażenie robi elewacja wysoka na 5 pięter, długa na 80 metrów i delikatnie zakrzywiona, klęsłe zwierciadło. Wygląda trochę jak ekran nowoczesnego telewizora. W szklanych tafach odbija się majestatyczna, modernistyczna bryła dawnego domu partii. Dziś to biurowiec funkcjonujący pod nazwą Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat. Prezes TV Małgorzata Koszyńska mówi o tej elewacji, że można ją podziwiać niczym nowoczesną rzeźbę. Nowy biurowiec nawiązuje zupełnie prosto do kształtu swojego starszego brata. Ma podobnej wysokości podcienia, a poziome podziały elegancji nawiązują do rytmu kondygnacji. Piąte piętro Nowego Światu 2.0 jest wycofane. Błąd budynku, widoków przyszłym najemcom można pozazdrościć. Z prawej strony zieleń parku na Książęcem. Na wprost wydaje się, że na wyciągnięcie ręki dawny dom partii. Panorama wieżowców Śródmieścia, wystających zza gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego. Teraz otacza cały budynek, obchodząc go dookoła. Można zerkać także na plac Trzech Krzyży. Widoku nie zakłócają barierki. Są zrobione z safli grubego pancernego szkła. Część tej safli jest łukowato wygięta, by uniknąć efektu obłości. Oni zakłócają teraz. Więcej na ten temat przeczytacie w gazecie stołecznej.
Jeszcze raz stołeczna, a teraz sport. Pracownicy Legii szkolą się w Europie. Barcelona, Newcastle, Lyon. W tych miastach w ostatnich dniach nowe doświadczenia zbierali pracownicy Legii. W branżowych konferencjach uczestniczyli analitycy, część sztabu medycznego i rzeczniczka prasowa. Piątkowy mecz warszawiaków z Zagłębiem Lubin. Kabiny przeznaczonej dla analityków pierwszej drużyny wyjątkowo nie zajęli pracujący na co dzień z zespołem Henninga Berga Gonzalo Fejo i Maciej Krzymień. W ich miejsce pojawili się tam analitycy drużyny rezerw Kacper Marzec i Michał Łasak. Powodem takiej zmiany było szkolenie, które w miniony czwartek i piątek odbyło się w Barcelonie. W wydarzeniu poświęconym najnowszym trendom i zmianom w profesjonalnej piłkarskiej analizie wykłady prowadzili trenerzy i pracownicy takich klubów jak Celtic Glasgow, Espanyol, Aston Villa, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Zenit Sankt Petersburg, Southampton, Napoli i Lille. Na konferencję otrzymaliśmy specjalne zaproszenie, więc grzechem byłoby nie skorzystać z takiej szansy, przyznaje Fejo. Największe wrażenie wywarły na nas wykłady prowadzone przez Anglików. Oni dysponują największymi budżetami, co przekłada się na ich możliwości. W spotkaniu udział wzięło wielu analityków z całej Europy, w tym jedna osoba z Lecha Poznań. Dzięki temu w prywatnych rozmowach mogliśmy wymieniać się spostrzeżeniami i uczyć się czegoś więcej niż pokazywano na slajdach. Nie skłamię, jeżeli powiem, że jedna długa rozmowa z analitykiem Juventusu Turyn była dla mnie nie mniej wartościowa niż wszystkie wykłady razem wzięte, dodaje analityk Legii. W zeszłym tygodniu na trzydniowej międzynarodowej konferencji medycyny sportowej w angielskim Newcastle byli natomiast lekarz klubu dr Maciej Tabiszewski oraz dietetyk pierwszej drużyny Wojciech Zeb. Najważniejszym momentem wyjazdu obu pracowników Legii nie była jednak możliwość udziału w corocznej konferencji, lecz zwiedzanie ośrodka treningowego. Oczywiście konferencja była rzeczą ciekawą i wartościową, ale nie ma co ukrywać, że od teorii dużo ważniejsza jest praktyka. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz wyjazd nie ograniczył się jedynie do pobytu na wykładach, mówi Tabiszewski. Dzięki znajomości Berga z byłym selekcjonerem reprezentacji Anglii, a obecnie szkoleniowcem Newcastle Steve'em McLarenem, Tabiszewski i Zeb mieli możliwość obejrzenia ośrodka treningowego SROC. Obaj panowie mogli porozmawiać z pracownikami klubu na co dzień występującego w angielskiej Premier League oraz sprawdzić jego funkcjonowanie w zakresie medycyny, dietetyki i suplementacji. Rozmawialiśmy z lekarzami i dietetykami Newcastle i muszę przyznać, że nasza wiedza i sposób pracy z pacjentami są bardzo podobne do tego, co tam zastaliśmy, opowiada Tabiszewski. Największa różnica polega natomiast na posiadanym sprzęcie i innych możliwościach, jakie Anglikom daje znacznie wyższy budżet. Swoje szkolenie miała także osoba pracująca bliżej klubowego biura niż piłkarskiej murawy. W poprzedni weekend w szwajcarskim Lyonie Izabela Kuś wzięła udział w forum poświęconym rzecznikom prasowym klubów piłkarskich. Spotkanie zorganizowane zostało przez UEFA, a udział w nim wzięli rzecznicy prasowi wszystkich klubów, które wezmą udział w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Na forum omawialiśmy zmiany, jakie od nowego sezonu UEFA wprowadziła do swoich rozgrywek. Chodzi przede wszystkim o różnice w organizacji zarówno dnia meczowego w Lidze Europy, jak i dni poprzedzające samo spotkanie. To bardzo ważne dla nas kwestie, bo jakiekolwiek niedociągnięcia organizacyjne na stadionie i wokół niego są w federacji bardzo niemile widziane, tłumaczy Kuś. Pierwszą okazją do wprowadzenia zmian w życie przy Łazienkowskiej będą mieli już pod koniec września, kiedy Legia przygotowywać się będzie do starcia z Napoli w drugiej kolejce Ligi Europy. Wcześniej, bo już w czwartek, ten czwartek na inaugurację rozgrywek warszawianie na wyjeździe zagrają z duńskim FC Midtjylland. Początek meczu o godzinie 19. Więcej na ten temat w Wyborczej. RMF Max o Warszawie na 95 i 8. Tak było we środę. RMF Max w Warszawie na 95 i 8 FM. Reklama. Sola, sola, nie włączaj się tym nam. Sola, sola, nie włączaj się tym nam. Jeszcze raz, nie włączaj się tym nam. Nie włącza nam. Wszystkiego najtańszego z okazji 13 urodzin Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w sensacyjnie niskich cenach. Sobota na Kolskiej? Dlaczego nie? Wpadnij na Kolską w sobotę i poznaj ją od nowa razem z Matexi. Przyjdź i weź udział w warsztatach kulinarnych, poćwicz jogę, znajdź i zaprojektuj swoje mieszkanie. Poszukaj nowych smaków, inspiracji ze świata designu i mody. Kup najnowszą książkę Marcina Ciszewskiego i spotkaj się osobiście z autorem. Matexi zaprasza na dni otwarte i wspaniały plenerowy targ. Nie przegap takiej okazji. Czekamy na Ciebie w sobotę na Kolskiej 9. Od 10 do 16. Razem z Matexi. Szczegóły wydarzenia na www.soboty.com. Na kolskiej.pl.
Już 16 września wielkie otwarcie Faktory Ursus w nowej odsłonie. Znamy się na sztuce zakupów, dlatego specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy aż 30 nowych sklepów z markową odzieżą, większy parking i niesamowity konkurs. Do końca września co godzinę inna nagroda do zdobycia, w tym tablety Samsung, czytniki e-booków Kindle, kamery GoPro i karty podarunkowe na zakupy. 16 września świętuj z nami otwarcie większego centrum Faktory Ursus. Happy Meal to mnóstwo radości, a teraz będzie jej jeszcze więcej, bo Happy Meal z radością prezentuje nowość Kubuś Mus, pyszną owocową przekąskę. No i zaprasza rodziców z dziećmi na spotkanie z zabawnymi przestworami owocowymi. Co to za przestwory? Na razie zdradzimy tylko, że dzięki nim odkryjecie radość z jedzenia owoców i warzyw i super spędzicie rodzinny czas. Przyjdźcie musowo. Akcja dotyczy wybranych restauracji. Szczegóły na McDonald's.pl. Ja lubię Diamond Club zaprasza 19 września na koncert zespołu Vegas. Twórcy hitów, klacz i śpiewaj, lubię jeansy. Sobota 19 września, Vegas w Diamond Club. Warszawa, Wrózno, ulica Łojewska 11. Start godzina 21. I po reklamie. RMF Max, dzień dobry. Remont mostu Łazienkowskiego coraz bliżej końca. O postępie prac teraz na 95 i 8 FM. Mateusz Gdowski, POR Infrastructure. Powiedzmy, jakie prace już na moście są za wami i co jeszcze zostało do zrobienia, bo przed nami chyba no, taki dosyć ważny moment. Tak, rzeczywiście w tym tygodniu właściwie zakończy się nasuwanie. W tym tygodniu wszystkie elementy, które powinny być wypchnięte, będą wypchnięte. Zgodnie z harmonogramem połączenia obydwu brzegów to jest ostatnia dekada września, także wszystko tu idzie zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o betonowanie, to... To jest ten Jezus. To jest, no bo wszedł do świątyni i odczytał księgę Izajasza. Duch Pański nade mną. No kto to jest? To. To tak potem zadawali to pytanie, ale skoro Jezus zachowywał się zgodnie z przyjętymi żydowskimi standardami, było oczywiste, że każdy do świątyni mógł wejść, prawda, i odczytać. I się nikt nie zastanawiał, kto to jest, ale dopiero potem oni się zastanowili, kto to jest, no bo jak szła prawda, prawda weszła w obieg, realizowanie się proroctw weszło w obieg, a Żydki lubiły mataczyć, odwracać, wywlekać, przecedzać komara, wielbłąda połykać, robić widły z igły. Ile elementów do tej pory udało się, trzeba było nasunąć? Nasuniętych zostało do tej pory 26 elementów z każdego brzegu. Wszystkie no to więc 95 i 8 to radio bardzo dobrze mówi, że kto zostaje warszawiakiem. Każdy, kto zamieszka, kto prowadzi dyskusję, kto żyje problemami Warszawy, każdy i niekoniecznie ten, że musi iść głosować. To była budowa pod dużą presją czasową, skomplikowana organizacyjnie, ale udało się wszystko załatwić. Który był łatwy, który trudny, to trudno powiedzieć. My obawy będziemy mieli do samego końca. Jesteśmy, można powiedzieć, tak blisko, ale tak daleko szczęśliwego końca, ale jeszcze naprawdę dużo pracy przed nami. No właśnie, powiedzmy, co jeszcze zostało do zrobienia? Z takich prac najważniejszych... Czyli, że widzicie Państwo, co do zrobienia zostało. Ten, kto długo mieszka w Warszawie, to już nie ma co go sprawdzać, ale przybysze, uciekinierzy, to na pewno tak, trzeba sprawdzić. No to więc może i słusznie Radio Maryja tutaj mówiło, że dlaczego doszło w ogóle do takiej sytuacji, że są uciekinierzy. Kto sprowokował, kto sprowokował. Janek Witek właśnie mówił, że tam, gdzie się Żydki nie pojawią, to wszystko doprowadzą do ruiny. Kto sprowokował wojnę tam?
No, to Janek Witek zawsze mówił, że Żydzi, a to amerykańscy, a to tacy, a to siacy. Spowodowali zniszczenie, spowodowali spustoszenie, Polskę wciągnęli, wszystko doprowadzili do ruiny. No i teraz kto za to odpowiada, że tamci mają wojnę w środku, w Syrii, prawda? Kto to spowodował, kto się do tego przyczynił, kto do tego cegiełkę dołożył? Kto to jest? A więc proszę Państwa. Musicie liczyć na pogodę, żeby nie było zbyt zimno, zbyt mokro? Temperatura jako taka nam nie przeszkadza. Nie zakładamy, że spadną temperatury w październiku do minus 10. Raczej woda nam tu może przeszkodzić, to znaczy zbyt duże opady. Na takie się na razie nie zapowiada, także jesteśmy spokojni co do terminu zapewnienia przyjazności. Ten termin uda się osiągnąć? Czy jest szansa, że na przykład będzie wcześniej? My robimy wszystko, żeby udało się go osiągnąć. Też chcielibyśmy, żeby było wcześniej, natomiast proszę pamiętać, że praca wykonywana w rekordowym tempie na koniec października. Jeżeli się uda coś uszczknąć jeszcze z tego terminu, no to będzie jeszcze fajniej i na dzień dzisiejszy nie możemy mówić w ogóle o przyspieszeniu. Po prostu nie było, kiedy tego przyspieszenia uzyskać. Praca RMF Max. 24 godziny na dobę w reżimie 7-dniowym. Wita wszystkich, RMF Max. Wita wszystkich słuchaczy. Też nie mówimy o jakimkolwiek opóźnieniu na dzisiaj. Tak, oczywiście wszystko idzie zgodnie z harmonogramem na dzień. Słuchaczy Warszawie, RMF Max wita wszystkich słuchaczy w Warszawie. Rozmawialiśmy przed wakacjami o możliwych utrudnieniach na Wisłostradzie. Czy tu coś wiadomo, czy udało się tę pracę tak zaplanować, żeby tych utrudnień na Wisłostradzie nie było? Na razie to jest. Tych utrudnień nie było, ale proszę pamiętać, że jeszcze prace po październiku będą wykonywane, także my nie wykluczamy, że będzie utrudnienia bądź na Wisłostradzie, bądź w innym miejscu. No, my byśmy chcieli zrobić to tak, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla wszystkich kierowców, natomiast nie gwarantujemy, że nam się to uda. My dopuszczamy taką możliwość. Jeszcze dopytam o tą przejezdność, czy to będą 2-3 pasy ruchu w każdą stronę plus chodnik, czy to będzie jeden plus ruchu tylko dla samochodu plus chodnika? Będzie to przejezdność na całej szerokości mostu, natomiast też nie wykluczamy zwężeń ograniczenia by przejezdności po jej zapewnieniu. To znaczy niektóre prace będą wymagały być może jakiegoś zajęcia, jakiegoś pasa ruchu. Też będziemy się to starali robić tak, żeby nie było to zbyt długo uciążliwe. Jeśli też skorzystają z tego mostu rowerzyści? Rowerzyści, jak wiadomo, kładka rowerowa, drugi temat kluczowy na tym jest, pewnie będzie przedmiotem innego przetargu, także tutaj nie możemy powiedzieć, natomiast ta nowa konstrukcja jest przystosowana do zamontowania nowej kładki rowerowej. Co do pieszych, to przyznam panu szczerze, że nie wiem jak to jest, bo wiem, że jest planowany też remont tych schodów. Kto to jest? No kto to jest? Kto jest? I to jest takie powiedzenie, wiecie Państwo, jak powiedzeniem jest, a cóż to jest prawda, Piłat powiedział. Przecież wcale nie chciał poznać żadnej prawdy. No, chodziło mu o zlekceważenie istnienia jakiejkolwiek prawdy. Są tacy ludzie. Zaznaczone granice tych budynków, natomiast w sobotę przed
przede wszystkim będzie można zwiedzić te budynki. Przyjeżdża do nas projektant Muzeum Sztuki Nowoczesnej Thomas Pfeiffer, będzie opowiadał o tym budynku, będzie można wziąć udział również w debacie, podpytać, jaki ma pomysł na ten budynek, zaproponować swoje pomysły, ale przede wszystkim zobaczyć, jak duża to będzie inwestycja i jak fajnie będzie wpisywała się w przestrzeń Placu Defilad. Muzeum Sztuki Nowoczesnej i siedziba Teatru Rozmaitości TR Warszawa będzie zbudowana, mamy nadzieję, do końca 2019 roku. To będzie po pierwsze siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które póki co urzęduje w pawilonie Emilia. Ta tymczasowa siedziba, jak się okazało, świetnie spełnia swoje zadanie. Jeśli chodzi o wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to tam są kolejki przy nowych wystawach, co nas bardzo cieszy. Stąd też widać potrzebę, że to muzeum powinno dostać nową siedzibę. Mamy zapewnione finansowanie, mamy projektanta, który już projektuje nam siedzibę muzeum i właśnie w najbliższy weekend będzie można obejrzeć efekty jego pracy. No właśnie, bo nie bez problemów to projektowanie się odbywało. Na jakim etapie jest sprawa poprzedniego projektanta, bo miasto miało wystąpić o odszkodowanie, zwrot kosztów? My zakończyliśmy współpracę z Christianem Kerezem, który nie wywiązywał się do końca ze swoich obowiązków. Jeśli chodzi o rozliczenie finansowe, to analizujemy różne możliwości działania, jako że no, to jest sytuacja, kiedy dochodzi do styku prawa polskiego, prawa szwajcarskiego. Pan Christian Keres zmienił też jakby formę organizacyjną prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, więc trwają analizy prawników tak, żebyśmy mogli odzyskać pieniądze, choć część pracy oczywiście wykonał i za to należało mu się wynagrodzenie. Tak było we środę w RMF Max w Warszawie na 95 i 8 FM. Dobra wiadomość dla pasażerów szybkiej kolei miejskiej. Pociągi zatrzymują się na stacji Warszawa-Anin. Więcej w tym temacie wie reporter RMF Max Przemek Mzyk. Witaj, Przemku. Witam, do Anina tutaj dojedziemy linią S1, tłumaczy Magdalena Potocka z ZTM-u. Większość pociągów SKM, które obecnie docierają tylko do stacji Warszawa-Wawer, będą dojeżdżały do stacji Warszawa-Anin. A dodatkowo do dziś na odcinku Warszawa-Międzylesie od FOC kursuje wahadłowo linia SKM SL10. Pociągi będą podjeżdżały na stację co półtorej, dwie godziny. Także krucha sytuacja tych Żydków, jak Kaczyński dojdzie do władzy, bo wiecie Państwo, i ta Paradowska kryła, i ten Smoleńsk. Ach, jaki tam wybuch, jaki tam napad. Janek Witek mówił, że tak kryła ten temat, tak unikała tego, że taka niby kształcona osoba. 70 tysięcy złotych udało się uzbierać ze sprzedaży starych foteli z sali kongresowej. To dochód z przeprowadzonej w lipcu tego roku aukcji. Pieniądze trafią teraz do ogniska wychowawczego przy ulicy Środkowej. Mało, będzie więcej. Na razie nie wiadomo, bo zadecydować mają o tym sami podopieczni. Najpewniej będzie to jednak budowa nowego placu zabaw. Jezioro Powsinkowskie przejdzie metamorfozę. Władze Wilanowa ogłosiły właśnie przetarg na rewitalizację jego okolicy. Mają tam powstać będzie więcej. I nowe place zabaw. Posadzone będą też drzewa i krzewy. Firmy mogą składać oferty do 28 września. Notes z recyklingu. Że nie tylko oszuści. Będzie więcej. Gadżetów do szkoły, ale nowe materiały. Promocyjna ratusza. Urząd Miasta szuka firmy, która wykona takie drobiazgi na ich zlecenie. Przetarg podzielony jest na 6 części. Oferty można składać do 26 października. Jeżeli planujecie spacer z psem po lesie, to lepiej trzymajcie go na smyczy. W podwarszawskich lasach zaczyna się ochronne szczepienie lisów. Regularnie szczepimy lisy. Robi to inspekcja weterynaryjna i szczepienia startują. Odbywa się to z samolotów. Zrzucone są na łąki, na pola, Mazowsza, a może nie dokładnie na miasta, ale jeżeli są jakieś większe tereny leśne w pobliżu miast, na przykład w pobliżu Warszawy, Campinos, to również szczepionki są zrzucane. Są to małe kostki brunatne o takim specyficznym zapachu i one są podejmowane przez lisy. Dzięki temu lisy nie chorują na wściekliznę od wielu lat i nie zarażają innych zwierząt, na przykład gospodarskich czy leśnych. Mówi rzecznik wojewody Iweta Biały. Niestety w czasie spacerów po Campinosie właściciele psów muszą mieć oczy dookoła głowy. Natomiast gdyby się zdarzyło, że w czasie spaceru nasz pies zainteresuje się taką właśnie dziwną kostką brunatną, to lepiej starajmy się go pilnować, żeby tego nie robił. A gdyby tak się stało, to idźmy do weterynarza. Nie należy też takiej szczepionki dotykać, bo potem lis nie będzie chciał jej podjąć. A szczepionki będą zrzucane do piątku 25 września. Kolejny krok do budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu konsultacji
konsultacji, nadszedł czas na ogłoszenie przetargu przez Zarząd Dróg Miejskich. O szczegółach reporter RMF Max Przemek Mzyk. Chodzi o południową nitkę, która umożliwi kontynuację jazdy wzdłuż Ostrobramskiej, gdzie w zeszłym roku zbudowano obustronną drogę dla jednośladów w kierunku Saskiej Kępy i Centrum. Północna część rozpocznie się przy Granadierów na Grochowie i stworzy połączenie rowerowe wzdłuż trasy Łazienkowskiej z Saską Kępą i Wałem Deszyńskim. Nowe trasy prowadzą w kierunku Mostu Łazienkowskiego, gdzie w przyszłym roku ma powstać wygodna przeprawa dla cyklistów. Obecnie wzdłuż całej Alei Stanów Zjednoczonych znajduje się zdegradowany chodnik ze starych płyt betonowych z wyznaczoną za pomocą farby drogą dla rowerów po południowej stronie. W ramach projektu wymieniony ma zostać również chodnik na całej długości, a ścieżka dla jednośladów pojawi się na kolejnych odcinkach Ostrobramskiej. W obu przypadkach prace mają zakończyć się najpóźniej w przyszłym roku. Do wypadku doszło na zjeździe z Alei Krakowskiej na trasę S2. Pasażerka samochodu osobowego, który zderzył się z ciężarówką, trafiła do szpitala. Od soboty będzie można oglądać wystawę stałą w Muzeum Pragi. Znajdzie się w zabytkowych kamieniczkach przy Targowej. Jest tam m.in. oś czasu ilustrująca rozwój prawobrzeżnej Warszawy, makieta XVIII-wiecznej Pragi i handlowe szczęki opowiadające wybrane fragmenty jej historii. Jest także praski penthouse. To miejsce nastawione na pracę, warsztaty, spotkania i kameralne wernisaże. W ten weekend z okazji otwarcia w muzeum zaplanowano także spektakl i koncerty, m.in. Pablo Pavo. Słuchacie RMF Max Warszawa, my zmieniamy temat. Musical Fame zacznie sezon M-Teatru, czyli Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Kiepury. Premiera odbędzie się 8 października na scenie warszawskiego Palladium. To spektakl dyplomowy absolwentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Gdańskiej Akademii Muzycznej. Młodzi artyści będą mogli grać samych siebie, niewinnych ludzi, którzy dopiero wkraczają w świat teatru i dorosłego życia. A jeszcze w tym roku w M-Teatrze wystąpią m.in. aktorka Olga Bończyk i piosenkarka Kasia Cerekwicka. O tym, że odpowiednia ilość snu jest ważna dla zdrowia i kondycji, nikogo specjalnie nie trzeba przekonywać. Zaczęła się szkoła, nauka do późna, zerwane noce, konieczność wczesnego wstawania. No mało kto to lubi, ale nie ma rady. Wstawać trzeba. Jakie macie sposoby na sprawne i szybkie rozbudzenie się? To na pewno jakiś dobry taki energy drink. Tak jak kawa, w zasadzie chyba nawet lepiej. Dawka cukru, coś słodkiego na pewno zjeść. Też pomaga. Ja myślę, że duże, dobre śniadanie, ciepła herbata z rana to na pewno. Niektórzy kawę piją, ja na przykład nie lubię. Z rana lubię pobiegać sobie 15 minut i potem wrócić do domu, ubrać się i iść do szkoły. Jakie masz sposoby na to, żeby się obudzić? Potryskanie zimną wodą po twarz. To tak radykalnie. A z mieszkańcami Warszawy rozmawiała Sylwia Marciniak. Tak było we środę w RMF Max w Warszawie na 95 i 8 FM. Czy uczestnicy sobotniego stołecznego marszu przeciwko uchodźcom nawoływali do nienawiści? Sprawdzi to policja. Będzie dochodzenie w sprawie sobotniej demonstracji narodowców, którzy przeszli ulicami Warszawy. Na razie trwa analiza materiału filmowego i dźwiękowego, który funkcjonariusze zarejestrowali podczas tego marszu. Pod lupę wzięto też filmy opublikowane w internecie. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że skandowane hasła, a także transparenty, które nieśli manifestanci, łamały prawo. Policjanci z wydziałów kryminalnego, walki z pseudokibicami i cyberprzestępczością sprawdzają, czy te treści można traktować jako nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym lub jako publiczne znieważanie uchodźców. Według moich rozmówców policja ma materiał dowodowy, który pozwoli zidentyfikować konkretne osoby mogące łamać prawo. Mówił Krzysztof Zasada. 270 milionów złotych ma wydać Warszawa na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Gmach, przypomnijmy, ma stanąć przy placu Defilad. Na jakim etapie są prace przy MSN? Muzeum Sztuki Nowoczesnej i siedziba Teatru Rozmaitości TR Warszawa będzie zbudowana, mamy nadzieję, do końca 2019 roku. To będzie po pierwsze siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które póki co urzęduje w pawilonie Emilia. Tymczasowa siedziba, jak się okazało, świetnie spełnia swoje zadanie. Jeśli chodzi o wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to tam są kolejki przy nowych wystawach, co nas bardzo cieszy. Stąd też widać potrzebę, to, że to muzeum powinno dostać nową siedzibę. Mamy zapewnione finansowanie, mamy projektanta, który już projektuje nam siedzibę muzeum i właśnie w najbliższy weekend będzie można obejrzeć efekty jego pracy. Szczegóły tego wydarzenia już wkrótce na stronie umwarszawa.pl. Służby ratownicze, wojsko i urzędnicy wezmą udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Będą to działania w ramach Bezpiecznej Warszawy. Jednym z elementów tych ćwiczeń będzie praca sztabowa, która będzie się odbywała na Młynarskiej. Tam zostanie uruchomione zapasowe stanowisko kierowania. Na pewno ćwiczenia nie trzeba szukać dalej. Urzędy dzieli, żeby się pytać, kto to jest? Zadania, czy mamy projekt, do
czy miejskich jednostek. Bez niej wykluczamy, że w ramach scenariusza może się też pojawić jakiś epizod dotyczący kawałka części, jakiejś części miasta. Natomiast dopóki ćwiczenia się zaczęły, to trudno mówić o szczegółach, bo ich nie znamy, bo na tym polegają ćwiczenia, a nie pokaz. Jakie służby są zaangażowane do tych ćwiczeń? No, policja, może to być pogotowie ratunkowe, mogą to być szpitale. Wiemy na pewno, że będzie w to zaangażowane wojsko i sztab wojskowy będzie brał udział w tych ćwiczeniach. Tak jak wiemy, zaczynamy tak naprawdę od rana i pierwsze spotkanie odprawy przed ćwiczeniami mamy już o 8:30. Natomiast no, główne te epizody będą się działy w ciągu dnia i wieczorem mamy podsumowanie. Powiedział nawet wiceprezydent miasta Jarosław Jóźwiak. Kierowcy po poranku ostrzegamy, zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu Jana Pawła i Stawki. Jadąc od centrum, nie można teraz skręcić w lewo w tę ulicę. Zgodnie z nowymi zasadami należy dojechać do ulicy Dzikiej i tamtędy objechać zakaz. Niestety, na razie kierowcy nie zważają na znaki, co stwarza bardzo niebezpieczne sytuacje. Kuban Turanbajew zostaje w Polsce. Kirgis i jego rodzina otrzymają zgodę na tak zwany pobyt humanitarny. Kubanowi groziła deportacja, bo chłopak i jego rodzina nie mają statusu uchodźców. Po nagłośnieniu tej sprawy zainteresowała się nią minister edukacji Joanna Kluzik-Rostowska. Minister spraw wewnętrznych porozmawiał ze Strażą Graniczną. Okazało się, że oni już byli w trakcie zastanawiania się, jak temu dziecku pomóc. Wznowili procedurę. Myślę, że finał będzie szczęśliwy. Taka możliwość dania im tak zwanego pobytu humanitarnego. Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych wydawana jest na 2 lata. Po tym czasie procedura będzie musiała być